Siemano, dzisiaj chciałbym Wam pokazać produkt, który przynajmniej w teorii ma odmienić nasze życie. Nasza historia wygląda tak. Mieszkamy w Gdyni, prawie codziennie jesteśmy na plaży na spacerach i po powrocie do domu wszędzie piasek, normalnie piaskownica. Do tego mamy dwa koty, przecudowne, no ale sierściuchy takie, że wszędzie zostawiają kłaki. No i na deser Lila, czyli nasza ukochana córeczka, nasz skrzacik, a tak naprawdę naukowiec, który wszystko co weźmie w rączki sypkiego, to musi wysypać na ziemię. No i podsumowując, tak naprawdę byłoby trzeba codziennie robić kompleksowe odkurzanie i to do tego używać kilku sprzętów. Nasz arsenał wygląda następująco. Tu powinien stać odkurzacz duży na kablu, którego nie przyniosłem, ponieważ wygląda trochę, że wstyd go pokazać. Wileda, Kaśka ręczna. Takie tutaj urządzonko do sierści sprzątania ręczne. Odkurzacz od Philipsa, taki ręczny, ale słabiutki. No i nasz Philips, robot, który dzielnie służył 3 lata, ale teraz już trochę nie domaga, obija się o meble, krótko dosyć chodzi, no i niestety nie nadaje się do wszystkich zadań. Duży odkurzacz niestety ma kabel i przez to jest niepraktyczny. Kaśka już się trochę psuje, ten mały odkurzacz praktycznie nic nie wciąga, a to urządzonko, no generalnie spoko. Ale chcielibyśmy te wszystkie urządzenia zastąpić jednym. Nasz wybór padł, jakby mogło być inaczej, bo przecież wszyscy w Polsce kochamy tą markę, na Xiaomi. A konkretnie na model Mi Handheld Vacuum Cleaner 1C. To co? Może zaczniemy od unboxingu? Nie, oczywiście nie ma na to czasu, szybkie wprowadzenie i przechodzimy do testów. Nie przejmujcie się tą sierścią na kanawie, bo to jest tylko do testów. To normalnie tak nie wygląda, jakby co. No i tak, mamy tutaj jednostkę centralną, rurę standardową, ładowareczkę, uchwyt na ścianę, taką szczotkę tutaj do wąskich przestrzeni, drugą taką szczotkę. To jest ta główna szczotka, ona ma tutaj dwa przeguby takie. Bardzo łatwo się nią steruje, to zobaczycie potem. No i szczoteczkę do sierści. Patrzcie, tu jest taki przycisk do szybkiego montażu. Tylko się robi tak, dopycha i już siedzi. To co, szybki test kanapy. No słuchajcie, powiem wam szczerze, że przeleciałem całą kanapę i moim zdaniem sierść jeszcze tutaj jest. Użyję teraz tego ręcznego urządzenia za 10 zł i zobaczymy, czy po odkurzaniu Xiaomi zostanie jeszcze na nim sierść. Patrzcie, na razie sierści nie ma i lecimy. Teraz już faktycznie nie ma sierści na kanapie, ręczny zbieracz sierści wygląda tak. Czyli jej dosyć dużo zostało jeszcze jednak. Więc moim zdaniem do sprzątania kociej sierści z kanapy ten odkurzacz się nie nadaje. Albo się nadaje, ale bardzo średnio i trzeba długo nim sprzątać. Zobaczcie, tutaj macie trzy tryby, pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy taki slow. Drugi mocniejszy, to jest standardowy, którego będziecie używać na co dzień. No i ten super turbo. Myślę, że środkowy to będzie wasz przyjaciel na co dzień. Ta końcóweczka, wystarczy tutaj machnąć i się cała obraca. Więc jest bardzo praktyczna, zobaczcie. Przytrzymując przycisk działa, jak puścicie przycisk to nie działa, więc trochę oszczędza się dzięki temu baterię. To co, lecę z odkurzaniem całego mieszkania, zobaczymy ile to zajmie i czy wytrzyma na jednej baterii i do zobaczenia w podsumowaniu. Oczywiście, tak jak w każdej szanującej się recenzji, musi być test zbierania różnych przedmiotów z podłogi przez ten odkurzacz. Więc tak, mamy tutaj koci żwirek, cukier i kocie żarcie. No to jedziemy. Zobaczymy, czy odkurzacz rozrzuci te wszystkie rzeczy, czy jednak uda mu się coś wciągnąć. Jak sami widzieliście, połowę żwirku rozrzucił, połowę wciągnął. Niestety fizyki nie oszukacie, jest to połączenie Kaśki z odkurzaczem. Nie jest to ani taki ssący odkurzacz typowy, ani typowa Kaśka, tak? To jest połączenie tych dwóch urządzeń, więc musicie sobie delikatniej trochę używać przy dużej ilości żwirku. Ale bardziej drobne rzeczy wciąga bez problemu. I kolejna sprawa, no niestety moim zdaniem ta główna szczotka tutaj, ona jest za duża trochę, zobaczcie, tutaj między moimi krzesłami z Ikei tak się bardzo słabo mieści, trzeba się nakombinować trochę, mogłaby być troszeczkę mniejsza. Patrzcie, kolejna wada, mój zwykły stary odkurzacz bez problemu wjeżdża tutaj pod kibelek, a ten nie, blokuje się już, jest trochę za wysoki.
Podsumowując, jak każde urządzenie, także i ten odkurzacz od Xiaomi ma swoje wady i zalety, ale pamiętajcie, że to jest seria okiem malkontenta, ja tu mówię głównie o wadach. Po pierwsze, udało mi się ogarnąć mieszkanko 49 metrów w 25 minut na trybie średnim, ale dosyć szybko zapitalałem i jakbym robił to wolniej, to niestety baterii mogłoby nie starczyć. Po drugie, moim zdaniem, mając dwa koty, do sierści na kanapach ten sprzęt się nie nadaje, ale jak wam pokazywałem, za 10 zł macie coś lepszego od takiego odkurzacza do sierści. Po trzecie, ta turboszczotka dla mnie jest trochę za szeroka i trochę za wysoka i niestety wszędzie nie wjedzie i możecie mieć problem. Z zalet, ten odkurzacz się bardzo ładnie prezentuje, jest praktyczny, niestety nie zastąpi wam wszystkich urządzeń, ale większość. I teraz popatrzcie, taki odkurzacz jest dwa razy tańszy od takiego Dysona, ma te same parametry, więc po co przepłacać? Nie przepłacajcie, bierzcie Xiaomi. I na końcu jednym zdaniem, czy warto wydać te 800 na taki odkurzacz? Moim zdaniem warto, bo to jest praktyczne urządzonko, ale mogliby jeszcze trochę dopracować. Może za 3-4 lata te odkurzacze naprawdę będą spełniać swoją funkcję i będą 100% zastępowały wszystkie sprzątające urządzenia w domu. I teraz jak zwykle, jeżeli ta recenzja wam się przydała i się nie zanudziliście, to dajcie łapkę w górę i zostawcie suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!